wieczór. Ciepło i serdecznie witam Państwa w kolejnych faktycznie wiosennych oraz słonecznych akcentach polskich. W naszym dzisiejszym programie zaprezentujemy przegląd różnorodnych wydarzeń z ostatnich kilku polskich tygodni. Zagościmy dzisiaj na imprezach dedykowanych świętom wielkanocnym, które odbyły się w Daugavpils, w Dyneburskim Domu Polskim oraz Przedszkolu Polskim. W połowie kwietnia uczniowie z Państwowego Gimnazjum Polskiego imienia Józefa Piłsudskiego w Daugavpils uczestniczyli w tradycyjnym konkursie recytatorskim organizowanym przez Centrum Kultury Polskiej. W tym roku konkurs odbył się pod hasłem Super Zwierzaki i Dzieciaki. Temat konkursu nawiązywał do świata zwierząt i był szczególnie bliski dzieciom. Maluchy bardzo chętnie kontaktują się ze zwierzętami, dlatego z radością opowiadały o swoich przyjaciołach ze świata przyrody. Umiejętności recytatorskie oceniało jury. W składzie Lucja Sosnowska, reżyser współpracująca z Teatrem Daugavpilskim, Małgorzata Migoń, nauczycielka języka polskiego skierowana przez ORPEK do pracy w polskim przedszkolu oraz Anita Truskowska, absolwentka Gimnazjum Polskiego, młoda artystka plastyk, której prace były zaprezentowane w Galerii Domu Polskiego w styczniu tego roku. Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie pracowali wspólnie z nauczycielami i rodzicami. Dzieci recytowały wybrane przez siebie wiersze, wspomagając się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją głosu, a czasami nawet uzasadnionym strojem. Największą popularnością jak zwykle cieszyły się utwory Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej, Agnieszki Frączek i Heleny Bechlerowej. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci, był wysoki, dlatego komisja konkursowa miała podjąć trudną decyzję. Wybór najlepszych nie był łatwy. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w eliminacjach, a najlepszych z nich nagrodzono upominkami. Komisja konkursowa po trudnej debacie wyłoniła następujących laureatów. W pierwszej kategorii trzecie miejsce zajęła Sofia Afanasiewa, drugie miejsce Armand Fiodorow, a pierwsze miejsce Ksenia Troicka. Wyróżnienie za kreatywne podejście do tematu zdobyła Stefania Zabolodźko. W drugiej kategorii trzecie miejsce zdobył duet Elga Sznepste i Robert Raudwe oraz Margarita Radziwanowicz. Drugie miejsce Elizabeth Lipinia, a pierwsze miejsce Milana Sawejka. Wyróżnienie za kreatywność zdobył Jarosław Łaskowski. Organizatorzy pragną podziękować za wsparcie finansowe Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Konkurs ten niezmiennie ma na celu rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Tydzień przed świętami polski kontyngent wojskowy na Łotwie, Związek Polaków na Łotwie oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Rydze zorganizowali wspólnie akcję charytatywną Wielkanocna Paczka 2019. Ideą przedsięwzięcia było wsparcie Polaków zamieszkałych w Ładgalii obejmującej historyczne tereny dawnych infrant polskich. Wielkanocna akcja charytatywna odbyła się już po raz drugi. W porównaniu do zeszłorocznej edycji został wydłużony czas przeznaczony na dystrybucję darów. W ciągu aż 4 dni w okresie Niedzieli Palmowej żołnierze wspólnie z konsul RP oraz lokalnymi działaczami ZPL odwiedzili Polaków w Krasławiu, Dyneburgu, Rzeżycy, Małcie i Jakubowie, przekazując zgromadzone dary. Akcję zbierania darów w Polsce przygotowali żołnierze 4. rotacji PKW na Łotwie, dowodzeni przez majora Roberta Chubkę. Zakończyła się ona powodzeniem dzięki hojności uczniów i ludzi dobrej woli z Giżycka, Orzysza, wiernych z parafii w Siemiatyczach, w Kosowie Lackim, w Narwi, w Hajnówce, Stowarzyszenia dla Niepodległej, uczniów szkół w Wydminach oraz wielu innych darczyńców. Produkty w Polsce zostały również zakupione z pieniędzy pochodzących ze zbiórki zorganizowanej w ambasadzie RP w Rydze wśród żołnierzy 4. rotacji PKW, a także ze środków ambasady przeznaczonych na opiekę konsularną. Dzięki wielkiej ofiarności zgromadzono produkty żywnościowe, artykuły chemii gospodarczej, przybory szkolne, zabawki oraz odzież w takiej ilości, która po rozdzieleniu pozwoliła na przygotowanie 200 paczek. Obdarowani dzielili się z nami bardzo przejmującymi doświadczeniami życiowymi oraz historiami rodzinnymi.
Ogromne emocje towarzyszyły tym spotkaniom. Szczególnie wzruszająca była wdzięczność obdarowanych za to, że Rzeczpospolita o nas pamięta. Akcja Wielkanocna Paczka 2019, pomoc dla najbardziej potrzebujących Polaków na Łotwie, zakończyła się wielkim sukcesem. Wiele rodzin na Łotwie dzięki darom z Polski będzie mogło przygotować tradycyjne polskie świąteczne posiłki, co spowoduje, że święta Wielkiej Nocy staną się jeszcze bardziej polskie, przybliżając ich do ojczyzny, za którą tak tęsknią i z dumą o niej mówią. Wielkanocne tradycje zachowujemy oraz kultywujemy nie tylko w rodzinach i zespołach ludowych, lecz również w placówkach edukacyjnych. Co roku w przedszkolu polskim imienia Jana Platera Gajewskiego najmłodsze pokolenie dyneburskich Polaków pokazuje swoje wersje wielkanocnej zabawy. Tegoroczne przedstawienie przygotowała grupa pięciolatków. Dziewczynki i chłopcy w pięknych ludowych strojach dumnie wkroczyli na pięknie wystrojoną salę, by zademonstrować widzom swój dorobek artystyczny. Najistotniejszym elementem każdej tradycyjnej wielkanocnej zabawy jest gaik, więc dziewczynki, jak przystoi, przy pomocy chłopaków zaprezentowały ten staropolski obyczaj, któremu towarzyszyły piękne piosenki. Każde dziecko miało możliwość zademonstrować swoje umiejętności i talenty, ponieważ długi, bo aż 40-minutowy koncert składał się także z wierszyków wielkanocnych, skocznych tańców, wesołych piosenek i oczywiście wielkanocnych zabaw, czyli kocenia oraz zbierania jaj. Widzowie głośno i szczerze oklaskiwali małych animatorów polskich tradycji, naszeptując słowa podziwu dla odważnych artystów. Dzieci wystąpiły naprawdę rewelacyjnie. Było widać, że traktowały ten wielkanocny koncert jak dobrą zabawę. Szczególne podziękowania należy skierować do wychowawczyń pani Wiktorii i pani Krystyny oraz nauczycielki muzyki pani Ani, których wkład w kulturowe i patriotyczne wychowanie najmłodszego pokolenia Polaków naprawdę trudno przecenić. Wielkanoc to święto pełne tradycji i obyczajów. I właśnie tradycje wielkanocne sprawiają, że to święto staje się wyjątkowe, a świąteczne dni są bardziej radosne. Śmigus dyngus to także bardzo znana tradycja wielkanocna, obchodzona w tak zwany lany poniedziałek. To zabawa polegająca na oblewaniu wodą wszystkich i wszędzie przez cały dzień. 24 kwietnia wodą już nie oblewano, bo w sali widowiskowej Domu Polskiego odbył się świąteczny koncert wielkanocny z udziałem orkiestry Dentej z Muzycznej Szkoły w Nauen pod batutą Jana Greenberta. Wprowadzając świąteczną atmosferę, orkiestra wykonała wesołe marsze oraz wiązankę melodii ludowych. Koncert gościnny orkiestry był pierwszym swego rodzaju premierowym w Domu Polskim. Jednak członkowie tego znanego na całej Łotwie zespołu nie ukrywali, że chcieliby zagościć tu jeszcze. Dzisiaj odbył się koncert w Polskim Domu. Grałam ze swoją orkiestrą, ze swoją rodzinną orkiestrą i ten koncert był bardzo ważny dla mnie, bo przede wszystkim ten koncert jest wielkanocny, a teraz obchodzimy oktawę Wielkanocy i całych 8 dni możemy świętować Wielkanoc jeszcze bardziej niż w te dni, które były do tego. No i cała rodzina była też w tym koncercie, to jest bardzo ważne i tak pięknie, że jest taki dialog między Polskim Domem, między Szkołą Muzyczną w Nauen, między orkiestrą i mam nadzieję, że to nie jest ostatni koncert tutaj. Ponad połowę muzyków orkiestry stanowią Polacy, absolwenci oraz uczniowie z naszego polskiego gimnazjum i zespołu tańca ludowego Kukułeczka, z czego dyrygent orkiestry Jan Greenberg jest bardzo zadowolony i można powiedzieć dumny. Mnie bardzo przyjemnie w Związku Polaków być tu. I ja dawno myślę, że powinien zagrać w tym domu. Da? I вот tylko zaraz у нас вышло, так же мы сыграли. Ну, bardzo, мне bardzo przyjemnie, że у нас в оркестре bardzo dużo Polaków grają. Да, i wszystkie bardzo takie śliczni, młodzi ludzie, da, wychowani, przyjemnie z nimi pracować. Da. To bardzo dziękuję
to ваша праца велика. Да? Так, вот так молодежь у нас есть. Есть польская школа, у которой есть традиции. В наступном году уже планируется также будет чисто польская программа. Да? Так и не одна вязанка, а целый концерт. Так. Дякую вам за запрошение. Всех очень приятно было здесь играть. Po tak ciepłym koncercie można powiedzieć, że wiosna naprawdę zawitała nie tylko do domu polskiego, ale do serca każdego dyneburskiego Polaka. Piękna atmosfera, piękni ludzie. Mamy nadzieję, że w pierwszy, ale nie ostatni raz bierzemy udział w takim koncercie tu w Domu Polskim. Z okazji Wielkanocy składamy najserdeczniejsze życzenia i życzymy być razem z rodziną, z przyjaciółmi i wszystkiego najlepszego. Serdecznie zapraszamy Państwa na 9. Międzynarodowy Festiwal Polskiego Folkloru Polski Folklor w Ładgalii, który odbędzie się w dniach 30 kwietnia 3 maja. We wtorek 30 kwietnia o godzinie 16 w Domu Polskim otwarcie wystawy fotograficznej Kraj rodzinny Matki May. W środę 1 maja również o godzinie 16 w Centrum Kultury Łotewskiej nastąpi otwarcie festiwalu, który uświetnią zespoły folklorystyczne z Polski, Litwy, Czech oraz Łotwy. 2 maja jest oficjalnym dniem Polonii i Polaków za granicą. W tym dniu o godzinie 11.30 odbędzie się przemarsz uczestników festiwalu ulicą Ryską. Po przemarszu w kościele pod wezwaniem świętego Piotra w Okowach zostanie odprawiona msza święta w intencji Polaków za granicą oraz uczestników festiwalu. Po mszy o godzinie 13.30 na placu Wienibes w centrum miasta odbędzie się koncert polskich zespołów folklorystycznych. Ukoronowaniem uroczystości będzie oczywiście Święto Ulicy Warszawskiej. O godzinie 11 tradycyjny przemarsz ulicą Warszawską od budynku Gimnazjum Polskiego i złożenie kwiatów przy krzyżu na Słobódce. Natomiast o godzinie 12.30 zamknięcie festiwalu i koncert galowy w Centrum Kultury Łotewskiej. A wszystko to 3 maja w radosną rocznicę uchwalenia polskiej konstytucji. Szanowni widzowie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia na 9. Festiwalu Polskiego Folkloru w Ładgalii. Serdecznie zapraszamy!